postępów. Czy wam nie otworzę okien niebieskich, nie wyleję na was błogosławieństw ponad miarę i zabronię potem szarańcy pożerać wasze plony rolne. Wasz winograd zaś z plonu nie będzie bez owoców, mówi Pan zastępów. Wszystkie narody będą was nazywać szczęśliwymi, bo będziecie krajem uroczym, mówi Pan zastępów. Amen. Księga Melachiasza jest księgą proroka Malachiasza, w której jest pokazany lud izraelski z wielkimi obietnicami i z odwrotnością do tych obietnic, znajdują się w przekleństwie, tak jak mówi Słowo Boże. Ten, który je ich ziemię, jest bardzo mocny, że nie ma żadnego błogosławieństwa w ich życiu. I oni zaczęli być w beznadziejności i mają pretensje do Boga. I tak jak Bóg dobry zawsze odwiedza ich, aby pokazać im, że nie jest on niesprawiedliwy, nie jest w ręku Boga, ale chce pobłogosławić, ale jest w ręku człowieka, który chce być pobłogosławiony, ale nie może. Nie może ustać się w miejscu, w którym chce Bóg, aby był pobłogosławiony. Jest jakiś problem w życiu ludu izraelskiego, w którym przeszkadza w pobłogosławieniu Boga, ale Bóg zawsze interesuje się, aby miał dobrze lud izraelski. I teraz wchodzimy do czegoś szczególnego, co jest bardzo ważne, ale i dla nas. I Słowo Boże, Stary Testament, tak jak Słowo Boże jest od Boga i pożyteczne, jest Stary Testament napisany dla nauczania, dla poprawy, dla kontroli, aby człowiek Boży był gotowy do każdego dobrego dzieła. I lud izraelski znajduje się w skardze i to objawia Bóg w skardze do Boga. I nie tylko w jednej skardze, ale w wielu skargach. I jedna skarga jednak przeszkadza Bogu i chce dać człowiekowi, aby zrozumiał rzeczy, dlaczego mają problemy. I skarga człowieka jest z ludu izraelskiego jest, dlaczego nie sądzisz sprawiedliwie? Dlaczego nie działasz, nie sądzisz? Jest grzech, jest złość, są czarownicy, są cudzołożnicy, są niesprawiedliwi, którzy zabierają zapłatę sprawiedliwym, niesprawiedliwi, którzy rządzą na wdowach i na sierotach i są ludzie, którzy nie boją się Boga. Gdzie jest twój sąd, gdzie jest twoja sprawiedliwość? I mówi Bóg, że mnie przeciężacie twoimi słowami, stwarzacie ciężar na mnie. Naprzykrzacie się mi, że mówicie, gdzie jest Bóg sądu i każdy, kto czyni źle, jest dobry w oczach Pana i w takim ma Pan upodobanie i temu się dobrze powodzi. Kto czyni źle, nie widzimy, żebyś działał, żebyś wywyższał nas, którzy jesteśmy sprawiedliwi i wywyższasz tych, którzy nie są sprawiedliwi. I tego oczekuje fizyczny człowiek, ale Bóg ma inne zaopatrzenie i to chce wytłumaczyć im. Oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. I to, co wy wzywacie, moje odwiedziny i mój sąd przyjdzie niedługo. Ale jak mam cierpliwość dla nas. I dlatego jest potrzebne, abym wysłał naprzód mojego anioła, aby przygotował drogę moją. Bo kim jest ten, który może wytrzymać dzień przyjścia Jego i aby stanąć w obecności Jego? Jak przyjdzie Pan, aby sądzić, kto ujdzie z sądu Jego? Nie przyjdzie tylko dla tych, których wy nazywacie niesprawiedliwi, ale u tych niesprawiedliwych
przyjdą tak samo, znajdziecie się tak samo i wy w tym sądzie. I dlatego Bóg działa i chciałbym zobaczyć to dwoma sposobami. W księdze Izajasza, 40 rozdział, pierwszy sposób, w którym mówi w szczegółach o aniołach, którego wyślę naprzód, aby przygotować drogę. Drogę odwiedzin. I czytamy z trzeciego wersetu. Głos się odzywa. To jest anioł, którego wyślę. I to jest plan Boży. Nie tylko, kochani bracia, że wyślę Jana przed Chrystusem, ale to jest plan Boga dla każdego, dla każdych odwiedzin w naszym życiu, w naszej rodzinie i w naszym kościele, bo Bóg jest dobry, jest miłością. Nie chce złego, zła grzesznika, śmierci grzesznika, ale chce, aby usłyszał, aby powrócił i aby był zbawiony. I dlatego, że jesteśmy winni we dużo rzeczach i żaden z nas nie jest bezgrzeszny, i mówię jeszcze raz, żaden z nas nie jest bezgrzeszny. I dlatego Bóg wysyła naprzód słowo swoje, aby otworzyły nasze serca, aby nas przyprowadził do żałowania, abyśmy uwierzyli i abyśmy byli zbawieni. Wiele razy grzechy nasze są zakryte, znamy tylko my o tych grzechach i myślimy, że nikt o nich nie wie, ale i wiele razy żeśmy przeszli te grzechy, bo nasze serce jest przewrotne i zbudne. Dlatego, że Bóg nas kocha, nie spieszy się, aby przyszedł szybko, ale musimy zrozumieć, że wiele razy ma cierpliwość do nas, w nas. Bo jakby przyszedł, przyjdzie ogień i spali tak samo nas, jak nie jesteśmy w świętości i w czystości. I dlatego tam na pustyni przychodzi głos: przygotujcie na pustyni drogę pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Przygotujcie, aby przyszedł Bóg do was, do waszego życia. I tutaj przystańmy. Dlaczego jest potrzebne to przygotowanie? Bo każda dolina będzie podniesiona, każda góra i pagórek obniżone. Co nierówne, będzie wyrównane, a strome zbocza staną się doliną. I objawi się chwała Pana i ujrzy to wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to powiedziały. Wtedy przyjdzie Pan i uczyni całkowite uporządkowanie. Każdą dolinę podniesie. Każde wywyższenie obniży. Nierówne miejsca wyrówna. Strome zbocza staną się doliną. W jaki sposób? I albo sądem, albo miłosierdziem. I dlatego przygotujcie się, przygotujcie drogę, którą przyjdzie Pan. Przygotujcie drogę pańską. Ale nie to jest tylko przyjdź Panie, ale przed powiedzeniem przyjdź Panie, przygotuj swoje serce, swoje życie, swoje uświęcenie, bo przyjdzie Pan, do którego wołasz. Ale jak przyjdzie, w jakim stanie będzie się znajdował, jak cię znajdzie, jakie konsekwencje będą miały przyjście Pana w twoim życiu. I powiem to przejrzyście, abyśmy nie mieli żadnych wątpliwości, co to znaczy to, że jak przyjdzie Chrystus, który weźmie Kościół, będziesz gotowy? I to jest ta właśnie tajemnica. I to nie tylko to, ale tak to rozumiemy lepiej. Jak przyjdzie Chrystus i będzie usłyszana trąba, aby wziąć Kościół, aby zmienić świętych, ty, ja, my będziemy gotowi. Jednak przykazanie Boga mówi, że Panna woła przyjdź.
I przed zawołaniem przyjdź, musimy przygotować drogę pańską. Musimy być gotowi. Musi nas znaleźć Pan gotowych. Co to znaczy? Żałowanie. Idę do Boga i żałuję. Wracam do Boga. Przygotowuję, aby Bóg przyszedł i mnie wziął. Przygotowuję się. Żałuję. Spowiadam moje grzechy. Szukam moich grzechów, które są schowane, których nie wiem albo o nich zapomniałem. Bo to też może się zdarzyć. Zapominamy o naszych grzechach. Nie jesteśmy wyczyszczeni. Bo przeszło wiele lat, myślimy, że wszystko zapomniane jest. Nie, to jest błąd. Jest potrzebą, abyśmy się przygotowali, jak wzywamy Chrystusa. Wiele razy klękamy i mówimy, Panie, przemów mi, ale co Ci powie? Co Ci powie? Powiedz mi, ale co Ci powie? Faryzeuszom wiesz, co powiedział? Biada wam, faryzeusze i uczeni w piśmie. I zatwardziało się ich serce. Ciebie jak odwiedzi i przemówi ci z kontrolą, zatwardzi się twoje serce, czy w jaki sposób przygotowałeś swoje serce? Czekamy na Pana, aby działał w naszym życiu z upodobaniem. Ale Bóg chce przyjść do nas z upodobaniem i z błogosławieństwem, ale przed tym wszystkim wzywa od nas dla naszego dobra przygotowania się, aby przygotowaliśmy jego drogę, bo jak przyjdzie, Bóg nie będzie patrzył na osoby, nie będzie miał wzgląd na osobę, ale wszystkie góry obniży, wszystkie doliny podniesie. I ty kim będziesz? Górką? Doliną? Czym będziesz? Nierówniną? Żałowanie, spowiedź. Staniemy przed lustrem, które jest Słowo Boże. Zobaczmy, czy nasz garnitur ma plamę, jest coś, co się nie podoba Bogu. I nie myślmy, kochani bracia, że tylko grzech jest tym, co przeszkadza Bogu. Słowo Boże mówi, że jak coś nie robimy bez wiary, jest grzechem. I poprzez wiarę jest usprawiedliwiony człowiek. Czyli stoimy w wierze, w Chrystusa. Mamy wiarę w Chrystusa i to są rzeczy bardzo delikatne, ale jednak przeszkadzają i mają wpływ na nasze życie. Jak nie masz wiary, bo żaden bez wiary nie może być upodobany Bogu. Powierzasz swoje życie Chrystusowi w swoim życiu i swoje życie w wydarzeniach w swoim życiu. W nieszczęściach, w próbach, w problemach, w radościach, w szczęściach powierzamy wszystko Chrystusowi. Wierzymy w słowa Chrystusa, które są duchem i życiem. Mówimy amen we wszystkich słowach Chrystusa, jak nam mówi Pan. Abyśmy wzywali nie według naszej woli, ale według woli Jego. Czynimy to, czy w modlitwie mówimy naprzód naszą wolę, albo w naszych sercach naszą wolę. I dlatego jest potrzebne przygotowanie. Jesteśmy sercem czystym wobec Boga. Czy mamy skargi? Bo tutaj lud izraelski miał skargi nie do ludzi, ale i do Boga. Nasze serce jest czyste. Czy ma serce jest pełne skarg, gorzkości? Korzenie gorzkości, które zarażają nas i innych, bo nie chcemy Boga zobaczyć sędziego, ale chcemy zobaczyć Zbawiciela. I dlatego, kochani bracia, potrzebnym warunkiem jest, abyśmy się przygotowali. Nie tylko wzywali, bo jak wzywamy bez przygotowania się, to co dobre uczyni Bóg, jest to, że nie będzie odpowiadał. I wchodzimy w jeden okręg bez wiary. My wzywamy, Bóg nie odpowiada nam, bo jakby nam odpowiedział, byśmy byli zatraceni. Nie stają się te rzeczy tak, jak my to chcemy.
I modlimy się, nie odpowiada nam. Modlimy się, nie odpowiada nam i wtedy mamy skargi do Boga. Tracimy wiarę do Boga, tracimy wszystko. Tracimy kierunek. Bóg chce, abyśmy szli w tym kierunku, a my idziemy wokół i gdzie chcemy. Bez żadnego prowadzenia Ducha Świętego. I Słowo Boże mówi, że tylko ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Świętego, są dziećmi Bożymi. Nie przemawia do mnie Bóg. I rzeczywiście nie przemawia Bóg do tych ludzi, którzy nie są, nie przygotowali, aby odpowiedzieć Bogu, który przyjdzie, aby odpowiedzieć im na ich prośby. Nie myślcie, kochani bracia, że sercem nieczystym, że z wątpieniem i z niewiarą, z wątpliwością przyjdzie Bóg i odpowie nam w naszym życiu. Nie przyjdzie w ogóle. Jak przyjdzie, przyjdzie nie w taki sposób, jak chcemy. Poprzez miłosierdzie nie przychodzi. Jednak wszystko ma koniec. I cierpliwość Boga ma koniec. I tam, gdzie ludzie mówią pokój, bezpieczność, bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie zagłada. Tam, gdzie człowiek ma nadzieję w Bogu, przyjdzie zatrata. Dlaczego? Bo człowiek nie jest uważny. Nie uczy się poprzez Słowo Boże, poprzez Ducha Świętego. I dlatego Bóg jest w niemocy. I dlatego wysyła anioła. I kim jest anioł? Słowo Boże. I dzisiaj jest jedno obwieszczenie. Obwieszczenie Pana dla nas wszystkich, którzy mają prośbę i wzywają od Pana, aby nas pobłogosławił. Nasze życie, nasze dzieci, naszą pracę w dziele Pana, w Kościele, aby nas pobłogosławił, pobłogosławił i wynik zero. Obwieszczenie Ducha Świętego. Zamiast czekać z cierpliwością na marne, aby czekał na Ciebie, aby odpowiedział Ci Pan, lepiej jest dzisiaj pójdźmy do naszej komory, zamknijmy się i zaczęliśmy się modlić i szukać samego siebie. Co Ci się nie podoba, Panie? Co chcesz, abym poprawił? Jak stoję? I zobaczycie, jak przyjdzie Duch Święty, bo ma sposoby i przypomni nam, pokaże nam, sprawdzi nas, pocieszy nas i my będziemy gotowi. Będziemy, mówię, Panie, z łaski Chrystusowej, będziemy gotowi nie zatwardzać nasze serce, ale aby odpowiedzieć Panu, amen, Panie, zmiłuj się nade mną. I to jest pierwsze, co czyni Bóg. Jak wysyła swojego anioła przed przyjściem na odpowiedź na nasze prośby. Sześćdziesiąty drugi rozdział, Księga Izajasza i dziesiąty werset jest drugi. Przechodźcie, przechodźcie przez bramy, gotujcie drogę ludowi, torujcie, torujcie ścieżkę, usuwajcie kamienie, podnieście sztandar nad ludami. Oto Pan ogłosił aż po krańce ziemi. Powiedzcie córce syjońskiej, oto nadchodzi Twoje zbawienie. Oto Jego zapłata idzie z Nim, a Jego nagroda jest przed nimi. I nazwą ich ludem świętym, odkupionymi Pana, a siebie nazwą poszukiwaną, a nie miastem porzuconym. Po drugie jest, kochani bracia, abyśmy przeszli. Co to znaczy przeszli? Wejdźcie poprzez wąską bramę. Abyśmy przeszli do woli Bożej poprzez wąską drogę, abyśmy przeszli do obecności Boga poprzez wąską drogę i abyśmy się nie uspokajali, ale abyśmy zaczęli pracować dla przygotowania przyjścia wszystkich innych. I musimy wiedzieć, kochani bracia, bardzo dobrze, że Chrystus nie kocha tylko nas. Nie kocha tylko nas.
I powiedział to bardzo przejrzyście, że mam jeszcze inne owce, które nie są jeszcze w tym pastwisku, ale ja poprowadzę ich do tego pastwiska i uczynię ją jednym pastwiskiem. I wy przygotujcie drogę ludowi, którego przyprowadzę. Torujcie ścieżkę. Usuwajcie kamienie. Podnieście sztandar nad ludami. Dzieła. Coś, co musimy wziąć pod uwagę, bardzo ważne. Bardzo, bardzo zacząć, że prawdą jest, że Chrystus nie kocha tylko nas. Nie kocha tylko naszej rodziny. Nie kocha tylko naszej rodziny, naszego kościoła. Ale kocha także naszych kolegów, naszych przyjaciół, naszych współpracowników, naszych sąsiadów, ale także naszych wrogów. Wszystkich kocha Chrystus. Amen, bracia. Wszystkich kocha. Weszłeś Ty, powiedz chwała Panu. Narodził Cię, zbawił Cię, aleluja. Ochrzcił Cię Duchem Świętym, chwała, aleluja. Jednak nie kończy się na tym. Przyjdzie Pan uczynić sąd i sprawiedliwość, ale przygotuj drogę dla tych, których Pan przeprowadzi ich także poprzez wąską drogę. Wyrzuć wszystkie przeszkody, kamienie, utoruj ścieżkę i podnieś sztandar nad ludami. Co to wszystko znaczy? To wszystko, kochani bracia, jest dzieło każdego z nas osobna. Tam, gdzie Bóg go ustawił. I tutaj zważmy na dwie rzeczy, kochani bracia. Dzieło każdego z nas osobna i tam, gdzie Bóg go ustawił. Nie możesz pójść gdzie indziej, tam, gdzie Bóg cię nie ustawił. Nie staraj się, nie próbuj. Nie zostawiaj swojego serca, aby cię błądziło. Nie zostawiaj słowa obce, aby cię prowadził. Tylko Bóg cię będzie prowadził tam, gdzie On chce. I tutaj jest zapytanie. Jesteś gotowy, aby przyjąć Jego zaproszenie? I gdzie cię pójdzie? Gdzie cię zaprowadzi? Gdzie chce On? Bo tam, gdzie cię poprowadzi Pan, tam będzie pokazane dzieło Boga, które przygotował dla ciebie. I to jest bardzo ważne, bracie kochane. Przed działaniem, przed usługiwaniem dla Panu, abyśmy przygotowali drogę, abyśmy utorowali ścieżkę, abyśmy usunęli kamienie i podnieśli sztandar nad ludami. Naprzód uświęcił nas, uwolnił nas, bośmy żałowali, bo byliśmy posłuszni. Uporządkował nasze życie, bo byliśmy posłuszni i żałowaliśmy. Teraz musimy pójść do Boga, aby nas ustawił jako kamienie żyjące na miejsce tam, gdzie Bóg chce, aby był budowany Kościół, bo Kościół Boga jest żywy. Nie możesz być stworzony do kopania i staniesz się malarzem, bo ten, który kopie, jest w polu, a malarz jest w mieście. Nie możesz być pracować w aptece i pójść pracować w archeologii, bo archeolog będzie szukał starych rzeczy, a ten, który pracuje w aptekach, będzie w mieście i będzie w aptece pracował. Gdzieś Bóg wykształcił cię i wyćwiczył cię dla Jego dzieła. Ty nie możesz być pielęgniarką, i chcesz zostać sprzedawczynią. Pielęgniarka jest w szpitalu, a ten, który ewangelizuje, jest ewangelizacją. I po pierwsze, powinniśmy zobaczyć, gdzie Bóg chce nas. I nie jest potrzebny pośpiech. Powiedz mi, gdzie mnie chcesz, ale módl się, aby Bóg potępił diabła, aby odgonił
każde, co jest obce i doświadczyłem tego. Ja byłem gotowy zmienić pracę. I znienacka pokazały się dużo chętnych, aby mnie przyjęli. I teraz powiedziałem, co zaraz uczynię, panie? I zbłądziłem trochę, bo byłem młody w wierze. Miałem 7-8 lat w wierze. I powiedziałem, pomodlę się. Panie, zamknij wszystkie inne drzwi, które otwarły się i zostaw tylko jedne drzwi, które chcesz ty. I pomodliłem się. Raz, dwa, trzy i wiele razy. I ta była moja modlitwa. I znienacka zobaczyłem, że wszystkie drzwi zamknęły się. Poszłem tam, powiedzieli mi, że nie chcesz, że nie chcą mnie, nie chcą mnie, nie chcą mnie i wychwalałem Boga. Oni mnie zwołali. I wychwalałem Boga za drzwi, które mi zamykały się. I została mi tylko jedna. Jedne drzwi, tam gdzie nie chciałem pójść. I powiedziałem, tam chcesz, abym poszedł. Tam nie chciałem iść. Serce moje nie chciało tam. I teraz jednak, kochani bracia, schyliłem głowę, pomodliłem się z moją żoną. Raz, drugi, trzeci raz. Upewnił nas Bóg, że tam jest i tam nas Bóg pobłogosławił. Bo Bóg, kochani bracia, nie błogosławi tam, gdzie nam się podoba. To też może się stać. Ale błogosławi tam, gdzie nas, tam, gdzie On chce. I więcej razy jest to, co nam się nie podoba. Ale koniec tego zostawcie, zostawcie. Mówiłem wam to jeszcze raz, powiem wam, to są doświadczenia życia. To nie są żarty. Pracowałem w Egio, tam, gdzie nie chciałem, ale poszłem tam, w innym mieście, poza Atenami. Na siłę, płakałem. I tam byłem rok, dwa lata. Otwiera się dla mnie jedna praca i mówią do mnie, że chcą mnie tam dyrektora do spraw ekonomicznych. I tam pobłogosławił nas Bóg, otworzył kościół i dlatego tam chce Bóg mnie też. Jednak pomodliłem się. Nie chcę, aby było to, co ja chcę, ale to, co ty chcesz. I przychodzi jeden brat i mówił, że widział jedne widzenie, ale nie rozumiem tego widzenia. Widziałem, że byłeś na skrzyżowaniu. Jedna droga mówiła, jedna firma i druga droga mu prowadziła do drugiej firmy. I po środku stał Chrystus. Ja mówiłem, gdzie mam iść? I Pan powiedział mi, ja mówię ci, abyś był tam. I od razu porzuciłem wszystko i po 3 latach ta wielka firma, którą chcieli mnie i dawali mi dużo pieniędzy, była zamknięta i ten dyrektor poszedł do więzienia. I Bóg zachowuje nas od wielu złych rzeczy. I jak to czyni, myślimy, że nam nie robi dobrze. I tutaj zostałem przy tak małych pieniędzy, z tak małymi pieniędzmi i tam było 3 razy więcej. Ale po 3 latach ta firma była zamknięta i dyrektor poszedł do więzienia. I dziękujemy za to Bogu. I to jest ładnie, jak mamy takie decyzje, że uczynimy to, co Ty chcesz, Panie. Po pierwsze, to, co chce Bóg, jakie dzieło chce Pan od nas. Co chce, abyśmy czynili? W aptece, ale co będziesz? Będziesz sprzątał? Będziesz sprzedawał? Będziesz w kasie? Co będziesz robił w tej aptece? Co umiesz? Co możesz? Bóg daje według zdolności każdego. Bezpieczne jest to, abyśmy się modlili. Panie, oświec nas. Panie, otwórz drzwi wszystkie, które chcesz. I po trzecie, po drugie, zawsze modląc się. Panie, Ty poprowadzisz mnie do pracy, której chcesz. I dlatego tego momentu Bóg wie. Czyli jak damy szansę Panu, aby podjął nasze życie, jest pewnością, że podejmie. A jak my mówimy, że ja chcę to, ja chcę tamto, Bóg
daje krok do tyłu. Dlaczego? Bo jest święty. Wiecie, co to znaczy święty? Święty. Duch Święty jest gołębiem, który nie siada na martwych, na gałązce oliwki, na czystym miejscu siada. I jak od momentu, jak Bóg da ci miejsce, ale i dzieło, wtedy przygotuje drogę zbawienia dla innych. I to jest Twoje dzieło. Panie, zbaw tych, których przyprowadzasz obok mnie. Bo tam, gdzie Ty pracujesz, ja nie mogę świadczyć, ale tam, gdzie ja pracuję, Ty też nie możesz świadczyć. I to, co możesz Ty uczynić, ja i nikt inny nie może tego uczynić. I to, co ja mogę uczynić, Ty i nikt inny nie może uczynić. Kto jest wrogiem w takiej sytuacji? Serce, które mówi, nie rób nic, nie bądźcie leniwi, ociążali, bezinteresowni, ale co czyńcie? Bądźcie czujni, uważajcie i módlcie się. Po pierwsze, abyście nie weszli w próbę i po drugie, aby was znalazł Bóg gotowych i aby was wykorzystał. I to jest życie chrześcijanina. Takimi chce nas Bóg. Takimi chce Bóg, abyśmy byli, jak przyjdzie i odpowie nam na nasze modlitwy. Przygotowani we wszelkim dziełu dobrym. Jak człowiek jest w takim sposób, przyjdzie Bóg i uczyni sąd. Ale przed przyjściem i uczynienia sądu, Bóg przyjdzie i oczyści nas. Tak jak oczyszcza złoto i srebro. Bóg uczyni przygotowanie. Wzywa nas, abyśmy się przygotowali, ale On uczyni także swoje przygotowanie. Znajduje nas Bóg tam, gdzie chce, serce przygotowane. Gotowe jest nasze, moje serce, woła Dawid w psalmie. Nie przyjdzie uczynić sądu i sprawiedliwości, ale przyjdzie i uczyni uświęcenie i wyczyszczenie w nas. Przyjdzie do naszego życia i wyczyści nas w jaki sposób? W sposób, jaki On chce. Poprzez słowo swoje, poprzez próbę, poprzez Ducha Świętego, poprzez nauczanie swoje, w jakikolwiek sposób znajduje, aby było nasze wyczyszczenie najlepsze. Co czyni? Złoto poprzez ogień. Srebro. I wtedy oczyszczenie będzie najlepsze. Materiał poprzez pranie. Mur poprzez malowanie. Srebro, złote, czymś innym. Co jest to, co jest brudne w naszym sercu? Najpoprawniejszy środek czyszczący wykorzysta Bóg. Jak przygotujemy nasze serce, wtedy przygotujemy się i przyjdzie Bóg i ustanowi nas naczyniem szlachetnym, przygotowanym do każdego dzieła dobrego, których tych, którzy wyczyszczają siebie samego od tych wszystkich brudnych rzeczy. I wtedy jest Bóg gotowy, aby wszedł chwalebny i aby uczynił sąd dla niesprawiedliwych i dla sprawiedliwych. I my, kochani bracia, to, co uczynimy, jest, abyśmy wychwalali Go i dziękowali Mu. I mówi, ja jestem Panem. Ja czynię, co chcę. My mówimy, amen. Ja jestem Panem. Nie jesteś Ty, ani drugi.
Ja jestem Panem, ja czynię, co chcę. Czynię w Tobie, jak mi pozwolisz. Ja czynię, co chcę w Twojej rodzinie, jak mi pozwolisz. Ja czynię w moim kościele, w Twoim kościele, czy chcę, czy chcesz, czy nie chcesz. To jest moje, ja jestem Panem. Nie zmieniam się tym, kim byłem, byłem, jestem i będę. Jest taki sam dzisiaj, jutro i na wieki. I dlatego wy, żeście nie byli straceni. I dlatego wy do tego momentu jeszcze jesteście w kościele, bo jestem dobry i nie zmieniam się. I my co mówimy? Dziękujemy Ci, Panie. I mówi w ciągu dalszym Bóg. Mówi w ciągu dalszym Bóg swoje słowo i wytłumaczenie i objawienie dla ludu swojego i wierzę, że z łaski Chrystowej dla nas tak samo dzisiaj, że od wielu lat, od wielu dni wy odstępowaliście od moich przykazań i przestrzegaliście ich, mówi ludu izraelskiemu. Ale i także, dlaczego nie do nas? I kto może powiedzieć dzisiaj, że ja uczyniłem wszelką wolę Boga, że ja uczyniłem wszystko, co chciałeś? Kto może tak powiedzieć dzisiaj z nas? I ostatni, który powie to dzisiaj, jestem ja. Bóg niech nam przebaczy i niech nam pomoże. Smucę się, że to mówię, ale to jest prawdą. Mogę powiedzieć, że uczyniłem wszystkie Twoje przykazania, co mam powiedzieć. Wstydzę się, że o tym myślę nawet. I przychodzi Bóg i mówi, że od wielu czasu czyniłeś przykazania. Coś robię, ale od wielu czasu nie czynisz tego. Ale pomimo to ja Ci mówię, że musisz wrócić. Nie mówię Ci, abyś robił przykazania moje, ale mówię Ci, abyś wrócił do mnie, abyś się przybliżył do mnie. Kim jest ten, który mówi, że ja przybliżam się do Ciebie przez cały czas, modląc się do Ciebie? I ostatni, który powie tutaj, jestem ja. Jednak Pan mówi, przyjdź do mnie. I pyta się, jak mam przyjść do Ciebie? Pyta się lud. Co mam uczynić, abym przyszedł do Ciebie? Bo nie rozumiem. Powrócić, nawrócić. Nie jestem najlepszy, ale jestem blisko Ciebie. Jestem w ludzie Twoim. Modlę się. Nie mówię, że robiłem zawsze Twoje przykazania, ale nie jestem z daleka. Tak, potrzebuję powrotu, powracam, ale Ty mówisz o innym powrocie, Panie. Wróćcie, abym powrócił się także do Was. Wy teraz mówicie, teraz mówisz o czymś innym. Ty mówisz teraz, abym ja był koło Ciebie, Ty przyjdź do mnie. Ja jestem koło Ciebie. Nie jesteś, bo jakbyś był koło mnie, ja bym był koło Ciebie. Nie czuję, Panie, abyś był mocny i chwalebny w moim życiu. Ale Bóg mówi to samo, że tak samo ja nie czuję, że jesteś blisko mnie. Ani ja jestem koło Ciebie, ale ani Ty jesteś koło mnie. I teraz co uczynimy? Przychodzi Bóg i wytłumacza nam coś, wytłumaczy im coś, ale chcę powiedzieć, że tak samo i nam dzisiaj chcę coś wytłumaczyć, że to widzi, że jest bardzo ważne. Czy człowiek może oszukać Boga, bo wy mnie oszukujecie? I teraz mówi lud izraelski, co ty mówisz, Panie? Powrócę, ale teraz ty mówisz, że mnie oszukujesz, okradasz mnie. I teraz jest możliwe, żebym okradał Boga. Człowieka tak, ale Boga mogę okradać. I pytacie się mnie, w czym mnie oszukaliście? I przychodzi teraz i wytłumacza wszystkim,
kim jest złodziej w obecności Boga? W dziesięcinach i w daninach. I tutaj, kochani bracia, musimy być bardzo uważni, bo to Słowo Boże było dla Izraelitów, ale dzisiaj jest także dla nas wszystkich. W obowiązkach swoich i w Twoich ofiarach. Jak nie czynisz to, co powinieneś czynić, okradasz mnie. Jak nie dajesz mi to, co mógłbyś mi dać, okradasz mnie. To, co musisz i to, co możesz. I pomyślmy teraz, kochani bracia, nasze życie. Kilka, co musimy. Musimy się modlić, musimy się wypełniać Duchem Świętym, musimy przychodzić do kościoła. Musimy przychodzić do kościoła od początku i odchodzić na koniec. Musimy kochać braci. Musimy usługiwać braci. Musimy odwiedzać chorych. Musimy liczyć się w niemocach braci. Musimy. Wiecie, ile musimy, nie czynimy. I powiem bardziej twardziej, jak człowiek do człowieka. Ile mało musimy, czynimy od tego, co powinniśmy czynić. Jak musimy kochać bliźniego swego, tak jak Chrystus nas ukochał. Jak musimy kochać drugich, tak jak Chrystus ukochał nas. Jak musimy kochać Boga z naszego całego serca, myśli, mocy i duszy. Jak musimy się ubierać. Jak musimy stawać w obecności Boga, jak muszą nas widzieć ludzie, jak muszą nas widzieć sąsiedzi, ile musimy i my jesteśmy z tego musimy daleko. I po drugie, ile mógłbyś uczynić, aby mi się upodobać? Nie, że musiałbyś, ale ile mógłbyś pomyśleć i nie kazałem ci tego. Ile rzeczy mógłbyś uczynić i miałeś szansę, ale nie uczyniłeś tego, bo nie chciało ci się, bo spałeś, bo nie liczyłeś się, bo byłeś leniwy. I to wszystko w oczach Boga są kradzież, bo na to Bóg oczekuje. I powiem wam, czym jest kradzież? Jeden mężczyzna wraca z pracy do domu i chce znaleźć jeden talerz jedzenia. Jej żona jego była zmęczona, leniwa i nie gotowała mu. Jeden człowiek chce pójść do pracy i chce znaleźć garnitur i koszulę wyprasowaną. Jego żona zapomniała, była leniwa i nie wyprasowała mu. Ile kobiet chciałoby, aby jej mąż w którymś momencie porozmawiać ze swoim mężem o problemach ich dzieci. A jej mąż ma tyle spraw, tyle problemów, że nie rozmawia wcale z żoną. Musi mąż opiekować się żoną swoją, tak jak Chrystus swoim kościołem. Musi żona być porządkowana i posłuszna i kochać swojego męża, tak jak Kościół Chrystusa. Ile rzeczy skradliśmy z naszych rodziny i od Boga. Muszą rodzice wykształcić i wychować dzieci swoje w bogobojności Pana. Muszą ludzie czcić swoich rodziców. Muszą być miłosierni, cierpliwi, przebaczać. Muszą. Wszyscy muszą kochać. Muszą modlić się o swoich wrogów.
modlić się o tych, którzy nie kochają ich, którzy nie są sprawiedliwi, którzy ich lekceważą. Ile musimy, bracia, i powiem teraz, jak okradamy Boga. Jak dużo rzeczy moglibyśmy uczynić, pocieszyć, wzmocnić. Moglibyśmy przedzwonić do innych. Moglibyśmy pomodlić się. Zainteresować byśmy się mogli. Co najmniej byśmy mogli pomyśleć o kimś albo o czymś. I przychodzi Bóg i mówi, wy mnie okradacie, oszukacie. I dlatego obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie, czekacie na błogosławieństwo, nie przychodzi. I to nie jest tylko to, co mówiliśmy, że abyśmy się przygotowali, ale teraz jest, jak stoimy w obecności Boga. I mówi Bóg w ciągu dalszym, wypróbujcie mnie. Wypróbujcie mnie. Dzisiaj jesteśmy w kościele i cieszę się z tego. I tam, gdzie modliłem się dzisiaj, powiedział mi bardzo pocieszająco dla was wszystkich, tych, którzy żeście przyszli do kościoła, którzy byście mogli być dzisiaj gdziekolwiek. I dlatego rozumiem teraz, dlaczego mnie pocieszył Bóg dzisiaj w modlitwie o was wszystkich, bo żeście tu przyszli dzisiaj, bo jest szczególny dzień, że przyszliście do kościoła. Moglibyście co najmniej być w domu i odpocząć, bo był jeden dzień męczący dla nas wszystkich, bo siedzieć, jeść i przygotować wszystkie jedzenie było bardzo męczące. Dzisiaj jest jeden dzień wolny i Bóg się cieszy z was wszystkich dzisiaj, żeście przyszli do kościoła. I wierzę, że tak jak mi ja zatraciłem, tak jak mi modliłem się i Bóg powiedział mi o was i nie miałem wam tego powiedzieć, zapomniałem o tym, ale przypomniał mi Duch Święty, że dzisiaj Bóg zadowolił się wami z waszymi dziećmi, z waszą żoną, z waszym mężem. Bardzo się cieszy Bóg z dzisiejszego dnia i jest dzisiaj błogosławiony dzień dla was, żeście przyszli. Ale to nie starczy, kochani bracia. Chcecie zobaczyć błogosławieństwo workami, aby otworzyło się niebo i aby wylał błogosławieństwo takie, że nie będzie miejsca. Dlatego wypróbujcie. Zacznijcie czynić to, co musicie. I zacznijcie czynić to, co możecie. I pytanie jest, jak? Odpowiedź jest zawsze z łaski Chrystusowej, nie waszą mocą, ale poprzez Ducha Świętego. Czyli módlcie się. Zacznijcie sami od siebie, od waszej rodziny, od waszych dzieci, od waszego męża, od waszych dzieci, od waszych braci, od waszego kościoła i rozszerzcie granice. Sam od samego siebie zacznij. Co mam uczynić jako człowiek, jako osoba? I co mogę uczynić jako osoba? Rozejrzę się, pomyślę, pomodlę się. Później jako współmałżonek, jako członek rodziny. Co mogę uczynić? Jako dziecko, co możesz uczynić dla swojego ojca, dla swojej matki, dla swojego brata i siostry? Nie jest niesprawiedliwy Bóg, aby otworzył wodospady błogosławieństw dla wszystkich, bo to by było niesprawiedliwe. Ale nie dla nie tych, którzy to wzywają, ale to jest dla tych, którzy są posłuszni dzisiaj w jego słowach. I czytam.
przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu. I wypróbujcie mnie w tym. Przynieście całą dziesięcinę dla spichlerza, aby był zapas w moim domu. Czyli twoje obowiązki będą karmić, będą pomagać, czynią, aby żyli ludzie w wiecznym życiu, w Królestwie Niebios. Przynieście. Jak to się stanie? Będziesz jednym przykładem w twoim pastwisku. Będziesz przykładem w kościele. Będziesz jedną rodziną błogosławioną w twojej rodzinie, razem z twoimi dziećmi. Będziesz jednym człowiekiem błogosławionym w obecności Boga. Dlatego, bo uczynisz to, co musisz. I tutaj musimy wytłumaczyć wielkie różnice, że będziesz czynił to, co musisz i to, co możesz, i nie to, co chcesz, albo to, co chcą inni. I to jest ta wielka różnica. Będziesz rozróżniał w swoim sercu twoje chodzenie, aby to, co musisz, będzie Słowo Boże. To, co możesz, będzie wolą Boga. I to, co chcę, będzie przekroczeniem w Ewangelii Chrystusowej. I wtedy obiecuje Bóg. I dobrze było, abyśmy od dzisiaj, wszyscy my, podjęli tą ładną decyzję, abyśmy uczynili to, co trzeba, to, co musisz, i jeszcze bardziej to, co możemy. I dlatego, że to jest bardzo trudne, pomodlimy się, powiemy: Chrystusie, pomóż nam, abyśmy znaleźli łaskę i abyś dał nam moc i aby nas Duch Święty pomógł. I dlatego Bóg potępi wroga naszego i otworzy drogę na pustyni, rzeki na pustyni, jeziora na pustyni, i błogosławieństwa Boga w naszym życiu będą pełne z łaski Chrystusowej. Amen.